sporo wymienionych jest te selektywnie zbierane dzielny papier, tamtekula i tak dalej, to znaczy, że z osiedli bloków wielorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a było raz na tydzień. Tak, że tu jest na tym właśnie punkcie. Trzeci jest tak jak poprzednio, nie zmienia się, jeżeli chodzi o odbiór tych wielogabarytowych. I proszę Państwa, jeszcze tutaj w paragrafie 5 uszczegółowiono, że odpady zielone mogą być oddawane do firmy Stop Celogarnirowa, bo można określić odbiorcę. Więc tutaj jest po prostu... Który paragraf? Gdzie można? W 5. W 5 paragrafie, że do Miłowa możemy i... I proszę Państwa, paragraf 6 to ma zupełnie, to jest wprowadzona, właśnie wprowadzony zapis też wymaga, aby w uchwale, te przepisy obecnie zmienimy, tak, że wymaga, aby w uchwale ująć, jeżeli od kogoś, jak nie odebrane są w sposób prawidłowy, zdaniem mieszkańca, odpady albo w ogóle nie przyjechali, nie odebrali, nie, to wtedy musimy podać sposób kontaktu, do kogo można ten problem zgłosić. I Państwo macie w paragrafie 6 ten problem tutaj opisany, że wtedy można tutaj bezpośrednio zgłaszać lub telefonicznie, drogą mailową i podane dane, tak? To tyle. Także bardzo proszę, teraz musimy dyskutować. Czy ktoś z Państwa pytania? Proszę. Bo to mi jest oko na bo. Bo na przykład, jeżeli mieszka rodzina, matka i ojciec pracują poza gminą, dojeżdżają, mają dwa samochody, raz w roku mieją opony, to mają w ciągu sezonu do wrócenia 4 opony, a nie 8 opon, a nie 4. Nie, bo na oponach musisz jeździć na przykład 3 sezony. Ale jeżeli dużo jest, to mi to sezon zmieniają. Jeśli kupują używki, to tak. Jeśli kupują używki, to tak. To wszystko. Tak, ja przewrócę na sezon. Tak jest jeszcze. Ale ma opłata jest naliczana od osoby, a tu liczymy od nieruchomości. Znaczy, ale według mnie, że się tak wyrażę, jeden ten komplet opon zostanie nam zabrany chyba spod domu, że się tak wyrażę, natomiast drugi można chyba zawieźć do... żeby zawieźć na przodu. Tak, na przodu. No. Porządne firmy, gdzie wymieniają opony, to te opony zostawiasz, tak, które wymieniłaś, nie? To no, ja tak nie korzystam akurat. Ale nie każe mi się tak wyrażać. Ale taki jest obowiązek w zasadzie. I dlaczego? Zastanawia się, czy nieuczciwie będzie, skoro płacą od osoby, to nie będzie kryterium od osoby, a nie od nieruchomości. Jeżeli wchodzimy od osoby, to będziemy mieć opony z kilku dni. No bo jeżeli rodzina ma 4 osoby, tak, mówię minimalnie, znaczy, no to ma, to już ma 16 opon. No, nie róbmy, nie komputujmy, że nie. Wiecie, jest 4 opony od zabudowy. Jeżeli ktoś, no, przecież nie jesteśmy aptekarzami, tak? Jeżeli ktoś przybierze, no, ja na przykład nie. W związku z tym takie jest powiedzenie. Tak, żebyśmy przyjęli, też zdobyjemy się na innych gminach. Ale przepraszam Pani Burmistrzu, gdybyście poczekali jeszcze te uchwały z innych gmin, którzy wcześniej nawet mieli, to można było zrobić, to zapisali. To można było we wcześniejszej uchwale również to wpisać, jeszcze ograniczyć odbiór innych odpadów. Jak ja poczytałam, jak w niektórych gminach mają, co było ograniczali, to mowa, bo tu jest tylko ograniczenie co do. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o to ograniczenie, też zastanawiam się nad tymi odpadami budowlanymi, tylko wiecie. No to też jest sprawa taka, wiem jak dużo tego jest przy remontach. To może być problem. I to też może. Bo wyburzenie jednej ścianki w niedzielnym domu to czasami jest po prostu pół kontenera. To tutaj, no, jeżeli chodzi o, zobaczymy, co życie przyniesie. O poprzednie, znaczy o inne gminy, to tutaj między innymi w tych odpadach budowlanych i rozbiórkowych są dużo ograniczeń. To Pani Grażyna, gminy wprowadzają ograniczenia. Nie, że tak my mamy tu
bez ograniczeń, tylko problem ograniczenia. Myśmy tu rozmawialiśmy na ten temat, ale ja wychodzę z założenia, no jeżeli ktoś robi jakiś remont, no to tych odpadów no, jakoś specjalnie skądś nie będzie przywoził, no będzie miał tylko te swoje, nie? Jak nie będzie jeszcze zawieziony na nas. Odpada komunalny to z mieszkań swoich, tak? Ograniczymy to, tego oni gdzieś tam przedsiębiorstwo. Poza tym, no niektóre odpady typu zakupka stara, czy jakiś tam gruz drobny, no one się nadają też na drugi. Godnie nawet w majestacie prawa można tam powiedzmy gdzieś tam te drogi wypełnić te dziury. No właśnie, bo tak się zastanawiam, gdybyśmy ograniczyli, to mogłoby być tak, że tak, remont zrobiłam, tak? I naraz dwa worki mi zostały, tego już mi nie przyjmą, bo już wypełniłam plan. Co ja z tym dalej zrobię, tak? No właśnie, to też jest taki... No, bardzo, tak jak mówię, mają najróżniejsze ograniczenia tych gmin. Ja nie tylko te, jeszcze inne układy też. Myśmy opony wydali, no co prawda to było ze 3-2 lata temu, my wydaliśmy opony i każdy, kto miał opony, miał prawo przywieźć do... Nie zabrali, w Gąsierzynie nie zabrali, bo wystawili wtedy, powiedzieli, że nie biorą, nie wiem dlaczego. Nie, panie na panie, 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 osobiście wozieliśmy do portu. Po nas też, dawno ci nawozili. Nie, nie, bo mają tych opon i czekają, jak my nie weźmiemy i zamkniemy im, to oni do lasu no, to mieli dalej do roczenia. Mieli możliwość przywiezienia do portu, kto chciał to przywiózł. Bo... Tak, ja wiem, bo ja nie mam problemu, ale widzę jak tam mają właśnie i wystawili. Ja mówię, nie wywalajcie nigdzie do lasu, ani na pola, będą przyjmować, zawieźć. Zobaczymy, może się uda znaleźć zbyt na te opony. Opony biorą cementownie, tylko nie przyjedzie samochód po tylko musi być kontener co najmniej duży, nie? Bo oponami cementownie się po prostu pali, skoro nie ma jest takie sprawa. Mają specjalne piece i tam powiedzmy są palone. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania co do projektu? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Stepnica na 2015 rok. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne na terenie gminy, w której istnieją kąpieliska, no taka uchwała Rady Miejskiej winna być przyjęta. Umiejscowienie tego kąpieliska, jego gabaryty, rozmiary i rodzaj został również zaopiniowany pozytywnie przez dyrektora Urzędu Morskiego, przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przez sanepid w Goleniowie i wojewódzkiego dyrektora środowiska w Szczecinie. Nie jest to nic nowego, to jest uchwała, która się powtarza co najmniej już od 3 lat czy 2 lat, kiedy weszło nowe prawo wodne. Dziękujemy. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do tego. Tak. Formalnie. Na załączniku graficznym określone są granice. Nie bardzo z tego załącznika rozumiem, gdzie są granice. Ta biała plama? Tak. Czyli to po prostu plaża. Okej. Czy ktoś z Państwa jeszcze uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Stepnica na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów. A, tutaj repatriantów, dobrze, to już omawiamy. Proszę Państwa, my przejęliśmy w wyniku spadku, no tak, w wyniku spadku, to widzę, że tutaj... W wyniku spadku po jakimś Pawłem Michałowskim, który mieszkał na Stepnicy i po prostu nie miał żadnych spadkobierców poza jedną osobę, która jedną trzecią tylko, tak? Jedną czwartą tej nieruchomości
nie liczy, a pozostała część, jeżeli nie ma podpowiedzi, z mocy prawa przechodzi na własność gminy. Jest to budynek, który jest dosyć jego zniszczenie jest dosyć zaawansowane. Tam praktycznie dzisiaj, gdy ktoś prowadzi, to raczej się nie da. Jest potrzebny remont, i to taki remont kapitalny. To jest budynek, który w powierzchni mieszkaniowej ma 109 metrów kwadratowych, składający się z poddasza. Poddasza to jest typowy strych, to nie jest poddasze zamieszkałe czy do zamieszkania, tylko typowy strych, no, po to, żeby, nie wiem, pościel powiesić, żeby skład na przykład. A on się składa w sumie z czterech pomieszczeń w dół, parter. Czterech pomieszczeń i piąte takie małe pomieszczenie, które była jakaś tam komórka. To jest w każdym razie dosyć znacznie zaniedbane, zniszczone. I nasz pomysł jest taki, żeby wartość tej nieruchomości biegły rzeczoznawca wycenił na 158 tysięcy złotych razem z działką z działek. Natomiast, żeby ten budynek przywrócić do funkcjonowania, żeby wprowadzić tam jakieś osoby, no to myślę, że 150 tysięcy to będzie chyba mało, ale może tyle. Tam nie ma ani wody, nie ma kanalizacji, to wszystko trzeba podłączyć. Proszę Państwa, widzimy, jaki jest ruch przy sprzedaży nieruchomości. Gdybyśmy to wystawili na sprzedaż, to wątpię, że udałoby się nam to sprzedać, a jak sprzedać, to za jakie pieniądze? Poza tym, za czym to sprzedamy, to prawdopodobnie to zostanie rozgrabione, zniszczone i co jeszcze do wyniesienia, już zostanie wyniesione. I mój pomysł jest taki, aby za pieniądze budżetu, czyli Skarbu Państwa, wyremontować ten budynek i przygotować go do zamieszkania przez rodzinę, polską rodzinę sprowadzoną ze Skoły. Nie mylić tutaj z tymi ludźmi, którzy dzisiaj przyjechali z Ukrainy. Zasada jest taka, że jest program rządowy, który pozwoli nam ewentualnie sięgnąć około 160 tysięcy złotych z tego programu na przygotowanie tego budynku do zamieszkania. Z tym, że warunek jest taki, że my nie możemy sobie skazać konkretnej rodziny, tylko po prostu mówimy, że interesuje, określamy, jakby mówiąc brzydko, parametry tej rodziny. Czyli mówimy, że to ma być w wieku na przykład od 40 lat, mają być troje dzieci, tak? Że on ma być stolarzem, ona ma być pracownikiem. Na przykład, mówię jako przykład. I takie parametry zgłaszamy i specjalna komórka, która działa przy wojewodzie, no, szuka taką rodzinę ze schodu. Podpisuje umowę z wojewodą i w wyniku tejże umowy, no tak podajmy, dostajemy 160 tysięcy złotych, bo tak byśmy mniej więcej tam wyliczyli, że tyle możemy otrzymać. Za te pieniądze robimy niezbędny remont, taki, żeby można ludzi wprowadzić, doprowadzamy wodę, kanalizację i musimy tym też wyposażyć meble. Ci ludzie przyjeżdżają, przekraczają granicę, otrzymają dokumenty polskie, muszą się wprowadzić, muszą tu mieć i garki, mówią brzydko, i łyżki, i widelce, oni mają wszystko mieć i mają, i muszą mieć również pracę załatwioną. Tak? Co najmniej głowa rodziny. I taka jest moja propozycja, ale żeby rozpocząć tą procedurę, jest potrzebna uchwała Rady Miejskiej, że Rada Miejska akceptuje i wyraża zgodę na sprowadzenie takiej rodziny. Same podjęcie uchwały to jeszcze nie znaczy, że to jest tylko legitymacja prawna dla mnie. Natomiast zobaczymy, bo jeżeli uzyskamy 160 tysięcy, no to za te pieniądze jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli uzyskamy 100 tysięcy, no to zabraknie nam co najmniej 60. Tak? Ale będę radę informował na bieżąco. Co zyskujemy? Zyskujemy remont budynku, tak? Zyskujemy nowych mieszkańców, no i mam nadzieję, że dzieci do szkoły, tak? A jednocześnie pomagamy tym ludziom, którzy kiedyś mają te korzenie polskie. Tyle. Czy ktoś z Państwa pytania? Proszę Pani. Czy ta osoba, spadkobierca tego Pana,
dostaje od gminy równowartość tej 1/4 wartości według tego wyceny tej rzeczoznawcy, tak? Naszego. Musimy go wykupić, nie? To znaczy on to jest emeryt. Jest zgodno. Emeryt, który mieszka w Stargardzie, no w tej chwili mieszka tu, bo tam jeden pokój sobie przystosował i całe szczęście, że jest, to przynajmniej nie, nie prawda. I no tak, według wyceny biegłego, to on musiałby dostać 38 tysięcy tam skakie, no będziemy jeszcze negocjować, może coś tam utargujemy. Ale on ma mieszkanie. Tak, to mieszkańcem Stargardu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nawet nie. Proszę Państwa, jeszcze kończę. Nawet gdybyśmy musieli do tego dołożyć z budżetu gminy jakieś tam pieniądze, w granicach 30 tysięcy, to myślę, że i tak się opłaci, ponieważ no, będziemy mieć budynek remontowany, nowych ludzi i czymś tam pomożemy z tej strony, tak? Pracę nie ma problemu, bo załatwimy pracę, nie ma czy biwarze, czy no, pracy na szczęście nie brakuje, a się chce pracować. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. W sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Proszę Pani. Proszę Państwa, wkradła się, że tak powiem, pomyłka, ponieważ marcu, jak była podejmowana ta uchwała, bo ona była podejmowana o tej samej treści, nic tam nie zmieniono na dzień dzisiejszy, poza tym, że ona powinna być publikowana. Macie Państwo na samym końcu napisane, że chodzi w życie, nie opublikowania w dzienniku urzędowego województwa zachodniopomorskiego. W tej uchwale, która była podejmowana na poprzedniej sesji, była uchwała wchodzi w życie z dniem 15. I tu jest ten błąd. I po prostu my go naprawiamy sami, nie czekamy aż nadzór wojewódzki się tam. Możemy się nie zgodzić, ale po co? Czy sprawa jest oczywista? Czy to jest Państwa pytania? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Punkt 9. Zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy Stepnica. Prosimy, panie radny. Projekt uchwały jest bardzo też taki krótki. Państwo zarówno może nie muszę tłumaczyć, ale tak. Ponieważ pan Rafał Szczerczyk jako radny też zgłaszał na ostatnim dniu sesji, że protokoły sesji powinny być publikowane na BIP-ie, żeby każdy z mieszkańców miał po prostu dostęp. Wcześniej, proszę Państwa, też tym tematem, zresztą to była sprawa skargi, rozpatrywana przez radnych, na pana burmistrza, z mieszkaniem Kolejnowa. Pan Wilk również ten temat podnosił, że dlaczego w naszej gminie, właśnie na naszej stronie nie ma tych protokołów, czy tak powiem, biuletynie informacji publicznej. No i tak po analizie po prostu pan burmistrz zresztą odpowiadał też, jeżeli rada podejmie ten temat, to nie będzie się sprzeciwiał, oczywiście poprzeć. No i dlatego jest projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Pani Basiu. Ja może krótko zabiorę w tej sprawie głos. Nie wiem, czy w ogóle ja jestem osobiście przeciwna, bo do tej pory naprawdę ja przynajmniej ze swoimi mieszkańcami i szczęścią nawet tutaj nie ma problemu z udostępnianiem
A uważam, że to jest dodatkowa praca dla ludzi tu i tak, którzy są tak obciążeni pracą. Nie wiem, to jest moje osobiste zdanie. Ja jestem przeciwna, bo nikt nikomu nie obrania. Jeśli ktoś przyjdzie do pani Marioli zawsze, czy internetem, czy mailem, w każdy sposób zawsze odpowiada i nikomu nie udostępnia. Nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne na dzień dzisiejszy. Ja uważam, że nie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Proszę. Ja bardzo się cieszę, że taki projekt uchwały jest, bo uważam, że jak najbardziej powinno się znaleźć na MIP-ie to i ten protokół. I myślę, że nie jest aż tak duża ilość pracy i warto udostępnić tym mieszkańcom, ponieważ jak mają większy dostęp, to się bardziej zainteresują. A zależy nam na tym, żeby się interesować się w Gnieździe. Więc proponuję, że poprzeć uchwałę. Dobrze, dziękujemy. Czy ktoś z państwa jeszcze pytania? Nie. To znaczy, czy... Proszę. To znaczy, proszę państwa, żeby była sprawa jasna. Do tej pory nie było żadnego problemu. Jeśli chodzi o udostępnianie, tak ja tutaj powiem, bo państwo jesteście fani, Aneta, pan też jest nowymi radnymi, ale naprawdę nigdy nasi mieszkańcy nie mieli problemu nigdy z dostępem do materiałów, które właśnie są, że tak powiem, od organów pochodzących z wyborów, czyli radnych, czy burmistrza, to co jest publicznie może być dostępne, inaczej powiem, tak? Bo te materiały, zgodnie albo ze statutem, albo statut również otwiera się, że tak powiem, ustawą o dostępie do informacji publicznej, napisze ktoś, że chce, żeby mu przysłać kserokopię, trzeba to zrobić, tak robiliśmy. Ktoś tam pisał, że chciałby na pocztę mailową. Bardzo proszę, zgodnie z ustawą, pomimo, że statut nie przewidywał, ale zgodnie z ustawą, bo tak naprawdę, no to wiadomo, że to, żeby MIP-ie udostępnić, to żaden przepis nie mówi, że trzeba. To jest sprawa Rady też, rzeczywiście, bo zasada udostępniania, o tyle może ja bym powiedziała, że naprawdę do tej pory nigdy nie było, mieszkańcy nigdy tam no, nie zgłaszali, że tak bardzo chcieli się dostępnie na tym MIP-ie i tak dalej, nie? Można? Tak. Ja bym sobie założył, proszę państwa, takiego, że gdybym miał tutaj jeszcze takiego pracownika, albo chociaż pół, to chętnie na MIP-ie publikowałbym wszystko. Wszystkim? Łącznie z uchwałami, znaczy z uchwałami, z umowami, z przetargami, czy tak zresztą są. Wszystko, co stanowi informację publiczną, publikowałbym na MIP-ie. Bo to właśnie wtedy powoduje, że jest mniej pracy. W sumie, później. Bo ludzie po prostu do nas piszą, pisze, jest taka moda, zresztą tak jak jest prawo każdego, że piszą do nas o informację publiczną nie tylko z ministra Klinica, ale piszą z całej Polski, o różne informacje. I my musimy wtedy, powiedzmy, te informacje przetwarzać, musimy je skanować, wysyłać maile. A gdybyśmy mieli to wszystko na MIP-ie, to wtedy odpowiedź jest prosta. Proszę sobie wyjść na MIP. I takie jest moje zdanie. Ja zawsze to zdanie miałem jednakowe. Zawsze. Zawsze mówiłem, że to, co robimy, robimy jawnie i nie ma tu nic do ukrycia. Nic. Ani rada, ani wójt, ani burmistrz. Wszystko powinno być na MIP-ie. Tylko nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Ja zwolniłem dwóch ludzi z urzędu gminy, o tym państwo wiecie, i to nie są ostatnie zwolnienia, żeby szukać pieniędzy i oszczędności. I stąd taki jest, a nie inaczej. Ale jak państwo przyjmą uchwałę taką, to pani Mariola będzie miała dodatkowe zajęcie i będzie publikowała to na MIP-ie, na problemy. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze pytania? Nie chcę. Do członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu zmieniającego uchwałę w sprawie statutu gminy Stepnica. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego. 10. W sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Stepnica w lokalnej grupie działania Szanse Bezdroży gmin powiatu goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020. Jak państwo wiecie, nasza gmina jest członkiem tego stowarzyszenia. Ja tylko przypomnę, nie wszystkie, ale niektóre przedsięwzięcia, które udało się
zrealizować przy środku, przy pomocy środków unijnych, dotacyjnych, które no, jakby przechodziły przez to stowarzyszenie, czyli przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Szanse bez groszy gminy powiatu gorzowskiego. To jest tak, zakup instrumentów, do tej pory, zakup instrumentów muzycznych dla Stepnicza, cała masa różnych imprez plenerowych, które były dofinansowane z tych ośrodków. Bardzo dużo tak zwanych mini-grantów, czyli działania aktywizujące na szkolenia, warsztaty, które się odbywały między innymi w sołectwach, w nowych świetlicach. Z tych pieniędzy wybudowaliśmy świetlicę w Dąsierzynie, kupiliśmy wyposażenie świetlicy w Racimierzu, wybudowaliśmy skatepark w Cetnicy, siłownię w hali sportowej, wyposażenie siłowni w hali sportowej, chodnik w Bogusławiu, punkt informacji turystycznej w Stepnicy, siłownie terenowe, które mamy na dzisiaj w Czarnocinie, w Żarnówku, na plaży Stepnicy, jedno urządzenie i w Łące. Przywiaty drewniane w Piaskach, Kopicach, Grudzieniu, plac zabaw w Stepnicy przy przedszkolu i w Gąsierzynie, nagłośnienie hali sportowej Stepnicy, zakup stołów do tenisa stołowego, monitoring na kanale Muńskim, slip w Czarnocinie, foldery promujące gminę, przypłyty Stepniczan, zakup wyposażenia dla bloku, dla Gminnego Ośrodka Kultury, piłko chwyty na stadionie krawiastym w Stepnicy. Tam jeszcze mógł wymieniać. W sumie to stowarzyszenie dysponowało przez ostatnie 4 lata, w zasadzie 5, 7, ponad 7 milionów złotych. Te miliony zostały podzielone stosunkowo równo na 6 gmin naszego powiatu. I teraz jest to następne rozdanie dla tych środków, które muszą przejść przez lokalne grupy działania. Nie można ich te środki pozyskiwać bezpośrednio w Urzędzie Warszawskim, tylko i wyłącznie one są w dyspozycji lokalnych grup działania na lata 2014-2020. I stąd no jest taka potrzeba uchwały Rady Miejskiej, która daje z kolei informację burmistrzowi do tego, aby wejść i kontynuować dalej, żeby nasza gmina dalej była w tym stowarzyszeniu jak do tej pory i żebyśmy mogli znowu pozyskać jakieś środki poprzez to stowarzyszenie. Czy te środki będą takie jak teraz 7 milionów, czy one będą 10, czy będzie 5 milionów, tego nie wiemy na dzisiaj, ale na pewno będą i na pewno warto, nawet bo tutaj też składkę płacimy na rzecz stowarzyszenia i ta składka no, jest ile złotówka od mieszkańca, złotówka roczna, natomiast pozyskujemy znacznie więcej środków. Dziękuję. No, czy ktoś z Państwa pytania co do projektu? Proszę. No tutaj powiedziałem, że byliśmy w lokalnej grupie działania i chyba jeszcze w lokalnej grupie rybackiej. Tak. A co z tą grupą rybacką? Czy też będziemy tutaj to wchodzić? Tak, oczywiście. Jesteśmy tą szczęśliwą gminą, można powiedzieć, że mamy możliwość być i w lokalnej grupie działania, i w lokalnej grupie rybackiej. Warunkiem podstawowym, który na szczęście no, nie został spełniony, to w lokalnej grupie działania nie ma funkcji rybackości, tak się to nazywa, tych różnych unijnych, brukselskich wytycznych. W związku z tym, że nie ma tej rybackości w tej lokalnej grupie działania, nasza gmina może być i w lokalnej grupie rybackiej, i w lokalnej grupie działania. Z tym, że już dzisiaj wiemy, że jeżeli chodzi o lokalną grupę rybacką, to można powiedzieć już prawie z pewnością, że tak jak mieliśmy tam ponad 34 miliony złotych w lokalnej grupie rybackiej, oczywiście do podziału na gminę Świnoujście, Międzyzdroje, Woli i Stepnice, tak w nowym rozdaniu to może być no, maksymalnie do 15 milionów. Czyli te środki będą ponad dwukrotnie mniejsze. To nie jest do końca przesadzone, ale takie mamy na dzień dzisiejszy informacje. Natomiast na sesji będzie tutaj na ten temat no, szersza mowa, czy szersza informacja, ponieważ ja będę chciał przekazać Państwu, co się działo w ramach lokalnej grupy rybackiej,
Natomiast będzie też dyrektor biura na naszego stowarzyszenia Lokale Grupy Własnej, pan Szczotek, który się wstawi też w planie perspektywy. Także to tam będzie szerzej. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Do członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Stepnica w Lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11 w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej. Proszę Państwa, drogę, którą nowo wybudowaliśmy z tak zwanego programu pod tytułem Stepynówki, czyli obecnie ulica Piłsudskiego, po to lowisko, po byłym dorowisku, żeby ją zaliczyć jakby do kategorii dróg gminnych, no to jest potrzebna uchwała Rady Miejskiej. Ta uchwała oczywiście jest poprzedzona opinią starosty, który nie ma przeciwwskazań, aby tą nowo wybudowaną drogę zaliczyć do kategorii dróg gminy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny imienia Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Proszę Państwa, wpłynęły do mnie wnioski dyrektorów, czyli szkoły, no mówimy teraz o Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Wniosek. Może ja przeczytam, bo Państwo też otrzymaliście ten wniosek chyba dzisiaj. Tak. Wniosek jest skierowany oczywiście do Rady Miejskiej. Zgodnie z artykułem 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną panią Anetą Naszyńską, nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej Stepnicy. W związku z projektowaną zmianą planu nauczania uniemożliwiającą dalsze zatrudnienie nauczyciela języka angielskiego. Uzasadnienie. Język angielski wprowadzony został w Szkole Podstawowej Stepnicy jako podmiot nadobowiązkowy językiem nowożytnym, który został wprowadzony w szkole jako język obowiązkowy, jest język niemiecki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom takiej pomocy. W Szkole Podstawowej Stepnicy jest 50 uczniów, to jest około 25% ogółu, wymagających pomocy logopedycznej oraz 30 uczniów, którzy wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć socjoterapeutycznych, wyrównawczych, terapii pedagogicznej. Jako dyrektor szkoły jestem zobowiązany do zapewnienia dzieciom wyżej wymienionej pomocy, w tym do zatrudnienia logopedy. Ponadto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 30 maja 2014 roku została zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego, z której wynika obowiązek przygotowania.